Hej, hej! Przed Wami moja recenzja patronacka, czyli Demony Sukcesu, Pokusa, pani Justyny Nowak-Wysockiej i książeczka jest wydawnictwa Ridero. Oczywiście jest to mój cudowny patronat, ale akurat tym razem tak wyszło, że autorka dawała nam tylko jedną książeczkę, no niestety, więc akurat w tym momencie nie będzie tutaj dla Was rozdania, ale już niebawem potoczą się następne losy innych książek, których rozdania będą i których rozdania w końcu uda mi się rozwiązać. A więc tak, przechodzimy do recenzji. Jak wiecie, książki autorki chyba nigdy nie przestaną mnie zadziwiać, bo za każdym razem, kiedy sięgam po jej powieść, po prostu czymś mnie zaskakuje. Zobaczcie, jaki mega wielki druk. I tak, gdyby ktoś tak jak ja czytał jej cały dorobek po kolei, wiedziałby, że każda kolejna książka jest coraz lepiej napisana. Widać, że styl pisarski wychodzi na wyższe szczeble, a co więcej, nie da się tutaj również przewidzieć akcji. Możemy sobie gdybać, co się wydarzy, a i tak nie będzie to, co nam chodziło po głowie. Zupełnie będzie coś innego. Słuchajcie, tu mam taki mały cytat przygotowany. Nie jestem bez winy. Możliwe, że sam sobie na to zasłużyłem, ale nie mogę dać jej tak po prostu odejść z mojego życia. Patrzyłem raz jedną, raz na drugą. Są jak dwie przeciwności. Jak demon i anioł. A może jak ogień i woda? Sam już się gubię w swoich myślach. Czy potrzebują rozpalającego ognia, czy może chłodu zimnej wody w swoim życiu? Jak widzicie, to były gdybania jednego z bohaterów, który nie był pewien, jaką kobietkę ma sobie wybrać. Każda była inna, każda miała swój styl i to coś, co po prostu go mega przyciągało. I jeżeli już zwróciliście na to uwagę, a przynajmniej ja na to zwracam uwagę, to autorka pisze takim bardzo kobiecym stylem. Nawet jeżeli jest to mężczyzna, który się wypowiada, to gdzieś tam te uniki takiej kobiecości widać. I powiem Wam, że czasami zdarzają się tacy męscy i silni, silne takie postacie, takie twarde, ale gdzieś tam tli się właśnie w nich ta delikatność, która wywodzi się z tego, że w grę wchodzą uczucia, a jak wchodzą uczucia, to zawsze miękną. Niby potrafią walczyć o swoje, jednak niekiedy się załamują, jakby potrzebowali przyjaciela, może nawet pocieszenia. Ja lubię w książkach autorki kobiece postacie, gdyż mają właśnie takie przodujące cechy charakteru. Najczęściej są swoimi przeciwnościami, z delikatnym wnętrzem bądź wyglądem. W tej pozycji ukazany będzie motyw sławy i kroków, jakie do niej trzeba będzie podejmować, albo raczej jakie podejmował jeden z bohaterów. Zresztą sam uważa, że jako wysportowany macho zawsze zdobędzie wszystko, co tylko chce. Nawet kobiecą intymność. Czy może mu się za tym udać? Lub nie udać? Spotkamy też taką pewną bohaterkę, która będzie grała na dwa fronty i tłumaczenia będą tu dosyć irytujące. Odkrycie jej w tak niecenzuralnej pozycji będzie bardzo uwłaczające. A jeśli już muszę coś więcej zdradzić, to powiem Wam, że miłość gorąca jak ogień jest tylko dla prawdziwych twardzieli. Jednak, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to dawana scena również może zamienić się w coś więcej. Kiedyś ktoś powiedział, że życie to gra i w takim wypadku największą rolę odgrywamy właśnie my. Czy tak samo uważają bohaterowie? Powiem Wam, że ja uwielbiam książki autorki za lekkość czytania, za mega duży druk, jak widzicie, za takie coś, co po prostu jakby mamy lekkie przyswojenie treści, że tu nie chodzi tylko o to, że książkę czyta się lekko, ale przeczytamy ją lekko i również potrafimy sobie przyswoić to, co bohaterowie chcą nam przedstawić, to, co chcą nam opowiedzieć, to jakoś tak lekko nam do głowy wchodzi, że nie mamy czegoś takiego, że ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Tutaj możemy sobie wyobrazić dosłownie wszystko. Ogólnie nawet sami bohaterowie się tutaj nie zmieniają, ale bywa, że dojrzewają, co właśnie widać po treści, bo zaczynają coraz bardziej jakoś tak dorośle się tutaj może wypowiadać. Mówią, co myślą, więc nie zabraknie też tutaj również kilku niecenzuralnych słów, czy też może nawet dwuznacznych sytuacji. Powiem Wam, że książka sama w sobie bardzo mi się podobała i z utęsknieniem wyczekuję jej premiery, gdyż miałam ją nagrać, wyobraźcie sobie, 27 czerwca, więc kiedy to było, tak, dosłownie dzień przed porodem. No więc mamy 23 lipca. Wszystko mi się opóźniło w czasie, ale no nic na to nie poradzę. Takie miałam sytuacje życiowe, warunki życiowe i tak po prostu wyszło. Niemniej jednak mam nadzieję, że uda mi się wszystko nadrobić. No ja tą książeczkę nawet czytałam w PDF-ie. Książka dopiero dotarła do mnie dużo później, gdyż jak wiecie, no nie wiem, w tych czasach to po prostu wszystkie wydawnictwa mają jakoś tak opóźnienia, brakuje papieru, brakuje jakiegoś tam tuszu, no trzeba też autorów zrozumieć, bo to nie ich wina. Oni ogłaszają premierę książki, miała być wcześniej, wyszła troszkę później. Cóż poradzić?
Ale za dobrymi książkami przecież warto czekać. Dlatego ja czekałam. No, czytamy w PDF-ie, więc ta jest praktycznie nieruszona, ale musi stać na półce. Ja muszę patrzeć na tego przystojniaka. Zobaczcie, mam drugiego na okładce. Gdybyś chciała, bym miała wersję mini, wersję maxi. Okej, dobra. Ja już się z Wami żegnam i staram się nagrywać kolejną recenzję, póki moja dziecia śpi. Bo jak wstanie, to już będzie syrena i karmienie i tak dalej. Okej, to ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.